Bardzo się cieszę, że mogę wyjść naprzeciw prośbie księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia i stawić się tutaj na Eucharystię w Kościele Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi, bo to stulecie na pewno jest pewnym darem dla nie tylko łodzian i całej archidiecezji, ale również i dla sąsiadów. Arcybiskup Grzegorz Ryś w pośród 15 innych kościołów w całej archidiecezji spojrzał na nasz kościół i tutaj jest kościół stacyjny. Od 20 grudnia dekret wydany przez Stolicę Apostolską będzie obowiązywał i rozpocznie się całoroczne pielgrzymowanie do tych kościołów stacyjnych każdego dnia. Każdy będzie mógł przybyć do kościoła stacyjnego i zyskać w nim odpust, który Ojciec Święty ustanowił. Cieszę się, że w naszej parafii dzisiaj możemy gościć księdza arcybiskupa Wacława Depo, który będzie przewodniczył tej mszy świętej i wygłosi dla nas Słowo Boże. W domu Matki czujemy się dobrze, na Jasnej Górze w Częstochowie, a gdy dzisiaj gościmy pasterza w diecezji częstochowskiej, to serce nasze jest poruszone. Kiedy dzisiaj rozpoczynamy w tej świątyni i w kilkunastu świątyniach naszego miasta jubileusz stulecia powołania do istnienia duszpasterskiej archidiecezji, chcemy prosić, aby nasze życie, tak jak do tej pory, było budowane na trwałym fundamencie, który położył sam Bóg, a którym jest Jezus Chrystus. I na tej drodze w sposób szczególny prowadzi nas Jego i nasza Matka Maryja, którą tutaj w tej świątyni przezywamy jako nie tylko Matkę i Królową, ale od pokoju, jako przedziwną pomoc i obronę. Dlatego prosimy ją, Maryjo, bądź z nami w każdy czas. Bądź z nami dzisiaj, kiedy dziękujemy za stulecie istnienia diecezji. I bądź z nami zawsze. Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej została erygowana na 600-lecie Jasnej Góry, bo od wielu lat mieszkańcy Widzewa walczyli o parafię dla siebie w wielkim osiedlu, które było budowane od lat 70., ale nie przewidywały ówczesne władze kościoła, parafii dla zamieszkujących tutaj. Matka Boska Jasnogórska jest patronką tej parafii, a jednocześnie każdego z parafian. Nie ma chyba innej postaci tak ważnej dla Polaka. W związku z tym, jak tylko mogę, prawda, do Częstochowy się udać, no to goszczę w kaplicy jasnogórskiej.
Jesteśmy wszyscy związani jednak z tą Częstochową. Jest to taka kolebka naszej wiary. Wiadomo, że tam możemy zawsze się udać. I się zdarzało tak, że idąc na pieszą pielgrzymkę, zawsze na odpust się tutaj wracało. Było się tam rano, a na wieczór, na 18, czy jeżeli to trafiało się akurat w świąteczny, próbowało się tu wrócić, żeby być i być tutaj, bo mamy taką swoją małą, jasną górę. Staramy się modlić do Matki Boskiej, by pomagała nam w życiu codziennym, by kierowała naszymi działaniami, żeby były one właściwie pożytkowane. Zarówno, mówię, w naszym codziennym życiu, żebyśmy dawali przykład innym, żebyśmy zachęcali do działalności w Kościele i prosimy również Matkę, by nam w tych działaniach jak najbardziej pomagała.